W tym filmie nie będziemy już wprowadzać żadnej nowej teorii, tylko połączymy sobie po prostu to, co, o czym mówiliśmy w poprzednich dwóch filmach. Czyli przypomnijmy, chodziło o to, że mamy układy równań różniczkowych, liniowych o stałych współczynnikach, tak? czyli te, gdzie współczynniki są liczbami po prostu. No i właśnie, jeśli. W takiej sytuacji możemy znaleźć wartości własne naszego, naszej macierzy układu. Jeśli one są jednokrotne i wszystkie są rzeczywiste, to wtedy mamy odpowiedni sposób, to wtedy znajdujemy wektory własne i z tego tworzymy odpowiednio układ fundamentalny tego układu. Jeśli te wartości własne są zespolone, to wtedy też znajdujemy wektory własne i też tworzymy sobie układ fundamentalny. Tutaj rozpatrzymy przypadek, gdy mamy i wartości rzeczywiste, i wartości zespolone. OK, no i właśnie mamy taki przykład. Y' równa się A razy Y, gdzie A jest macierzą taką 1, 0, 0, 2, 1 minus 2, 3, 2, 1. No i chcemy tutaj no, rozwiązać ten układ równy. Więc właśnie, szukamy najpierw wartości własnych, więc najpierw musimy wielomian charakterystyczny zrobić. Czyli wyznacznik z macierzy, w której na głównej, współ... na głównej przekątnej odejmujemy jakąś tam lambdę. No to sobie to napiszmy: 2, tutaj 1 minus lambda, tu minus 2, tutaj 3, 2 i 1 minus lambda. Jak policzymy ten wyznacznik, to dostaniemy 1 minus lambda do potęgi trzeciej plus 0 i plus jeszcze raz 0. Jak będziemy tak brać, a w drugą stronę to będziemy mieć minus 0. Dalej, o, tutaj coś, co przeżyje, będzie minus 2 razy 2 razy 1 minus lambda, no i minus jeszcze raz 0. Tutaj to się wyzeruje. No dobra, no i co tutaj dostaniemy? No, te zera tu znikną. 1 minus lambda możemy wyciągnąć przed nawias, i wtedy zostanie nam w nawiasie 1 minus lambda do kwadratu a tutaj się zrobi plus 4. No i okej, teraz chcemy znaleźć miejsca zerowe tego wyrażenia. <laughs> no dobra, to możemy sobie tu jeszcze powymnażać, albo nawet możemy tak zostawić, równa się 0. No to albo 1 minus lambda równa się 0, co daje nam od razu lambda równą 1, albo 1 minus lambda do kwadratu plus 4 równa się 0, co możemy rozpisać? 1 minus lambda do kwadratu równa się minus 4. No i tak w liceum, czy tam w podstawówce uczono, że tego nie można pierwiastkować, no ale my już znamy liczby zespolone, więc możemy napisać, że 1 minus lambda równa się 2i lub no, minus 2i. Tak skrótowo już zapiszę. W efekcie dostajemy, że lambda równa się 1 minus 2i lub tutaj w tym wypadku będzie 1 plus 2i. Ok, no i mamy jedną wartość rzeczywistą i dwie zespolone. No to bierzemy sobie najpierw tę wartość rzeczywistą i wstawiamy tutaj na naszą główną przekątną. To na głównej przekątnej się po prostu wszystko ładnie wyzeruje. A nad będziemy mieć tutaj dwa zera, a tutaj minus dwójkę. A pod będziemy mieć dwa, trzy, dwa. Dwa, trzy, dwa. OK, no i to jest dla lambdy równe 1. Chcemy znaleźć wektory własne, czyli nakładamy x, y, z i to ma się równać 0, 0, 0. No i pierwsze równanie to będzie 0 równa się 0. Drugie to będzie 2x minus 2z równa się 0, a trzecie to 3x plus 2y równa się 0. Więc z tego pierwszego wnioskujemy, że x równa się z, a tutaj w tym drugim dostaniemy, że y równa się minus, dwi, minus 3, drugie z, minus 3, 2 x. No właśnie, więc w takim razie możemy pod x wstawić 1, wtedy y będzie równe minus 3, drugie, a z będzie równe 1. No i to jest nasz wektor własny, albo przemnożyć go przez 2 i zrobić 2 minus 3, 2. I to jest nasz wektor własny dla wartości własnej lambda równej 1. No dobrze, teraz dalej. Teraz dla tych wartości własnych, no to bierzemy jedną z nich, bo ona nam wygeneruje już dwa wektory własne. Więc weź, możemy wziąć 1 minus 2i, będzie wtedy na plusie. Bo jak weźmiemy 1 minus 2i za lambdę, to tutaj wszędzie na przekątnej zrobi się po prostu 2i. 2i. 2i, 2i i tutaj 2i. No i tutaj pozostałe są tak samo jak wyżej, czyli 0, 0 minus 2 tutaj. A tutaj będziemy mieć 2, 3, 2. 2, 3, 2. No i nakładamy na to wektor x, y, z. No i to się równa e, tutaj 0, 0, 0. Więc dostajemy 2i, x równa się 0. E, skąd od razu wniosek, że tak naprawdę x równa się 0? No to jedno z głowy. No i tutaj, właśnie 2x plus 2i, y minus 2z równa się 0. Ale x jest równe 0, więc stąd wniosek, że z równa się, jak przerzucimy i podzielimy przez 2, to dostaniemy i razy y. No upewnijmy się co do ostatniego, ale tutaj tak naprawdę też ta trójka będzie 0, a tutaj się zrobi 2y plus 2iz równa się 0. Jak przerzucimy i podzielimy przez 2i, to dostaniemy, że z to jest minus 2 przez 2i y, te dwójki się skrócą, no i, i minus 1 przez i to jest po prostu i, więc, więc dostajemy dalej to samo. Czyli wniosek z tego taki, że tu wektorem własnym jest 0, 1 za y możemy wstawić i wtedy i za z. No i dobrze, w takim razie tutaj te nasze wartości własne, no to właśnie było lambda równe 1 i wtedy wektor własny nam wyszedł tutaj e, jaki? Wyszedł nam 2 minus 3, 2 lambda równe 1, mamy wektor 2, minus 3, 2, więc nasze rozwiązanie to będzie e do lambda t, czyli e do t, razy na ten wektor, czyli 2, minus 3, 2. W przypadku wartości zespolonych, no to tutaj mieliśmy lambda równe 1, minus 2i i nasz wektor własny wyszedł 0, 1i, no, właśnie, no to na te nasze rozwiązania to musimy wyznaczyć. To najpierw liczymy e do 1 minus 2i razy t razy wektor 0, 1i. No i co to będzie? Zgodnie tutaj z definicją, właśnie e do y, potęgi z, zespolonej, no to to będzie e do potęgi t razy, no i tutaj cosinus minus 2t plus i sinus minus 2t, no i w takim razie, yy, aha, no i razy ten wektor 0, 1, i. No to to jest e do t, kosinus minus 2t to jest kosinus 2t w sumie, natomiast tutaj możemy minus wystawić, to będzie minus i razy sinus t. I to mnożymy przez wektor 0, 1 minus 0, 1, i. No dobrze, to jak tutaj wymnożymy, no to na, pierwszej, na pierwszym wierszu, znaczy w pierwszym tym, pierwsza współrzędna, to tak naprawdę wyjdzie 0. Druga, mnożymy to przez 1, więc po prostu wyjdzie e do t cosinus 2t minus i e do t sinus. Tutaj 2t też miało być, sinus 2t. Natomiast na ostatniej mnożymy to przez i, więc dostaniemy i. E do t cosinus 2t i tutaj minus i razy i to jest minus minus 1, czyli plus e do t sinus 2t. Czyli to możemy zapisać jako y, tutaj 0 um, e do t cosinus 2t i tutaj e do t sinus 2t. Plus i razy 0 minus e do t sinus 2t. No i tutaj e do t cosinus 2t. Więc nasze wektory własne, no to właśnie będą ten pierwszy i ten drugi. To znaczy nasze rozwiązania to będą część rzeczywista, ten, czyli ten pierwszy wektor, i część urojona, czyli ten drugi tutaj wektor. Zatem naszym ogólnym rozwiązaniem będzie y od t równe c1. Razy, no, i dla właśnie, dla jedynki nam tam wyszło rozwiązanie E do T razy ten wektor. E do T razy 2 minus 3, 2. E do T razy 2 minus 3, 2 plus C2 razy ten wektor, czyli a, możemy też E do T wystawić tutaj, i tu dostaniemy 0 cosinus 2t i sinus 2t. No i plus C3 razy i tutaj też e do t wystawiamy i mamy 0 minus sinus 2T cosinus 2T. Takie mamy tutaj rozwiązanie tego ogólne tego układu równań. I jeszcze jeden przykład, znowu mamy układ y, y' równa się ay, tym razem a to jest macierz 1, minus 1, minus 1, 0, 2, minus 3, 0, 3, 2 i mamy zagadnienie początkowe, y od 0 równa się 0, 5, 5. No i chcemy je rozwiązać. No dobra, no to wielomian charakterystyczny, 1 minus lambda, minus 1, minus 1, 0, 2 minus lambda, minus 3, tutaj po prostu minus 3, 0, 3 i 2 minus lambda. No i znowu liczymy nasz wyznacznik. No to będziemy mieć 1 minus lambda razy 2 minus lambda do kwadratu. I tutaj pozostałe dodawanie to się wyzeruje, bo będzie trafiać za każdym razem 0. Natomiast w drugą stronę ta pierwsza, ta przekątna przeciwna się wyzeruje, to zostanie, więc będziemy mieć minus. Minus 3 razy 3 razy 1 minus lambda, a pozostałe się wyzeruje, ostatnie, wyzer... znaczy, yy, ostatnie też się wyzeruje, bo trafimy tu w 0. Więc to jest nasz wyznacznik, więc tu możemy 1 minus lambda wyciągnąć przed nawias. W nawiasie dostaniemy 2 minus lambda do kwadratu plus 9. No i kiedy to się równa 0? No znowu, gdy lambda równa się 1 lub gdy 2 minus lambda do kwadratu równa się minus 9, czyli 2 minus lambda równa się plus minus 3i, czyli gdy lambda równa się 2 minus 3i lub 2 plus 3i. Ok, no to najpierw dla jedynki. Jak odejmiemy 1 na głównej przekątnej, to tu się zrobi 0 1 1. 0, 1, 1. Pozostałe rzeczy przepisujemy. Minus 1, minus 1, minus 3. A pod spodem 0, 0, 3. 0, 0, 3. No i to nakładamy na x, y, z. I to ma się równać 0, 0, 0. To co nam wyjdzie? Tutaj było minus 1, minus 1, czyli tu mamy minus y minus z równa się 0. Tu mamy tak naprawdę y minus 3z równa się 0, tu mamy 3y plus z równa się 0, więc z tego pierwszego wynika, że y równa się minus z, z tego drugiego, że y równa się 3z, no to w takim razie minus z ma się równać 3z. W efekcie oznacza to, że z równa się 0, no i wtedy y też się równa 0. Natomiast nasz x nie ma żadnego warunku, nasz, na nasz x, czyli x jest dowolny, czyli możemy jako wektor własny wziąć 1, 0, 0. Nie możemy wziąć wektora 0, 0, 0, bo, ponieważ zakładamy, że wektor własny nie jest wektorem zerowym, więc 1, 0, 0 jest reprezentacją wszystkich innych. No dobrze, to mamy dla lambdy równej 1. To teraz weźmy lambdę równą 2 minus 3, bo mi tak bardziej pasuje. Lambda równa 2 minus 3, bo jak będziemy odejmować, to wtedy to minus 3 się zmieni w plus 3 i wolę mieć plusa. Więc jak odejmiemy tutaj na pierwszej przekątnej, no to się zrobi minus 1 plus 3, czyli 3i minus 1. Na drugiej się dwójki skasują i wyjdzie po prostu 3i. A na trzeciej z tej trójki. A nie, tutaj też wyjdą 3i. No i pozostałe przepisujemy, czyli minus 1 minus 1, minus 3 a tutaj 0,03. 0,03. No i nakładamy na to x, y, z. To ma się 0, 0, 0 równać. Czyli dostaniemy 3i minus 1 razy x minus y minus z ma się równać 0. Z drugiego nam wyjdzie, że 3i y minus 3z ma się równać 0. Z trzeciego tak naprawdę to samo, bo 3, jak ten Tutaj by było 3y plus 3i z równa się 0. Jak to przemnożymy przez i, to dostaniemy 3iy minus 3z, więc to możemy tak naprawdę skasować. Z tego wynika, że z równa się i razy y. No i podstawmy to do pierwszego, to dostaniemy 3i minus 1 razy x, i tutaj mamy minus y minus y, to minus y razy 1 plus i. To ma się równać 0. No to stąd możemy policzyć, że y musi się równać 3i minus 1 przez 1 plus i razy x. Usuńmy jeszcze urojoność tutaj z mianownika. No to tutaj nam na dole się zrobi 1 kwadrat to jest 1. Minus i kwadrat to jest tak naprawdę minus minus 1, czyli plus 1. A na górze co będziemy mieć? 3i. 3i razy i to by było minus 3, ale razy minus i to będzie plus 3. Dalej minus 1 i plus i, czyli dostaniemy na dole dwójkę, a na górze będziemy mieć 2 plus 4i, czyli to jest 1 plus 2i. No i to wszystko razy x, oczywiście tu i tu i tu czyli stąd wniosek, że jeśli x wstawimy 1, to wtedy y jest 1 plus 2i, natomiast z to jeszcze jest y pomnożony przez i, czyli tak naprawdę minus 2 plus i. Taki mamy tutaj wektor własny. No dobrze, no i w takim razie właśnie nasze rozwiązania. Dla lambda równego 1 nam wyszło 1 0 0, czyli dla lambda równego 1 mieliśmy 1, 0, 0, czyli to jest e do t razy wektor 1, 0, 0. Takie rozwiązanie. Dla lambda równego 1 minus 2i to było. Chyba, tak? 2 minus 3i. Dla lambda równego 2 minus 3i wyszedł nam wektor tutaj, czyli 1, 1 plus 2i. I minus 2 plus i. A no dobra, no to sobie tak naprawdę podliczmy. No to to będzie e do 2 minus 3i razy t, razy ten wektor 1, 1 plus 2i e, minus 2 plus i. To to będzie zgodnie z definicją e do 2t razy e, cosinus minus 3t plus i razy sinus minus 3t. To, na, to mnożymy przez wektor 1, 1 plus 2i minus 2 plus i. No to to będzie równe. E do 2T zostawię sobie tutaj. Natomiast tu cosinus minus 3T to jest cosinus 3T, a tu minus sinus 3T. Przemnożę to od razu przez 1, żeby zaoszczędzić czas, to będzie cosinus 3T plus sorry, minus właśnie. Minus i sinus 3t. Tutaj pod spodem, ha, takie coś jeszcze razy 1 plus 2i. Kosinus y, to będzie kosinus 3t plus 2i cosinus 3t. Dalej minus i sinus 3t. Y, I minus i razy 2i to będzie minus 2i kwadrat, czyli tak naprawdę Plus 2 sinus 3t. No i to ostatnie, no tutaj minus 2 cosinus 3t, plus i cosinus 3t, a tutaj minus i sinus, y, tutaj minus i sinus 3t, razy minus 2 to będzie plus 2i sinus 3t. No i minus i sinus 3t razy i. I razy i minus 1, czyli będzie plus sinus 3t. Ok, no, takie coś. Rozbijmy to jeszcze. To będzie e do 2t. No i część rzeczywista. No to tutaj cosinus 3t. Pod spodem cosinus 3t plus 2 sinus 2t. Kosinus 3t plus 2 sinus 3t, chciałem powiedzieć. No, i na końcu minus 2 cosinus 3t minus, nie, plus sinus 3t. To jest 1 plus i razy e do 2t też możemy napisać i tutaj e, minus sinus 3t. Tutaj mamy 2 cosinus 3t minus sinus 3t. No i tu na końcu mamy cosinus 3t plus 2 sinus 3t. OK. Czyli nasze rozwiązania ostatecznie? to jest C, nasze y kod t. to jest C1 razy i co tam mieliśmy? Mieliśmy e do t razy 1. 0, 0, czyli e do t razy 1,00. 0, dalej plus C2. No i tutaj mamy... A tutaj nam wyszło rozwiązanie po prostu E do 2T razy cosinus 3T, e cosinus 3T plus 2 sinus 3T. No i minus 2 cosinus 3T plus 3, nie, to jest sinus plus po prostu sinus 3T i plus jeszcze C3 plus C3. Razy e do 2t i tutaj minus sinus 3t 2 cosinus 3t minus sinus 3t no i cosinus 3t plus 2 sinus 3t To jest nasze rozwiązanie ogólne. Teraz sobie przypomnijmy, mieliśmy jeszcze warunek początkowy y od 0 równa się 0, 5, 5. Ok. A z drugiej strony y od 0 to będzie c1 razy 1 0 0, tak? Bo jak tu podstawimy pod t 0, no to to jest 1 k plus c2, to też jest 1 k, a tutaj cosinus 0, to jest właśnie 1. Sinus się wyzeruje w zerze, więc będzie też 1 i minus 2 plus plus c3 razy no i tutaj mamy to jest 1, to jest 0, tutaj jest 2 i tu jest 1, OK, czyli stąd dostaniemy, że C1 plus C2 ma się równać 0. Dalej, tutaj C1 się kasuje, więc wychodzi C2 plus 2C3 ma się równać 5, i tutaj zostanie minus 2C2 plus C3. Ma się równać 1. Ok, to ja bym z tych równań zrobił też, że można sobie, co można tutaj sobie zrobić? Ha, tutaj dwa równania zależne tylko od c2 i c3. Można to razy 2. Tutaj oczywiście jest piątka, a nie jedynka, no bo w tym wektorze mamy piątkę na dole. <laughs> Drugie równanie razy 2, to dostaniemy 2c2 plus 4c3 równa się 10. Tu mamy minus 2c2. Plus C3 równa się 5, dodajemy stronami, wychodzi 5C3 równa się 15, czyli C3 równa się 3. A wtedy co? Wtedy na przykład C2 plus 2 razy C3, czyli plus 6 równa się 5, więc C2 równa się minus 1. No a C1 minus 1 równa się 0. Stąd C1 równa się 1. Stąd dostajemy, że nasze rozwiązanie, no to C1 jest 1, czyli będziemy mieć E do T razy 1, 0, 0. Dalej C2 jest minus 1, więc piszemy po prostu minus E do 2T. No i tu musimy to wszystko przepisać. Albo może, czekaj, a może się wysprytnimy i po prostu skopiujemy to. I wkleimy. No. To by było sprytniejsze. I po prostu tako. No i plus ile nam wyszło C5, C3? C3 wyszło nam 3, czyli plus 3. No i tutaj na końcu mamy w naszym rozwiązaniu E do 2T razy to wszystko. Więc też sobie skopiujemy. Ctrl C. No i Ctrl V. I, i, I to jest nasze rozwiązanie tego e, układu równań z zadanym warunkiem początkowym. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zapisu, subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.